Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowia, Oroda i Fitoterapię. Nie zważając na to, że nagrywam i puszczam ten filmik 1 kwietnia, no to jest temat jednak dość poważny, bo temat, który bardzo często dokucza mężczyznom, ale jest taki krępujący, że nie każdy będzie chciał o tym mówić. I... Takich przyczyn powstawania problemów z potencją ich jest wiele. One mogą być organiczne, hormonalne, psychologiczne, na tle zaburzenia krążenia, na tle stosowania dużej ilości leków, itd. itd. I oczywiście, jeżeli problem jest poważny, wychodzi w badaniach, że jest jakieś zaburzenie hormonalne, na przykład, to są na to leki, które lekarz przypisze. Ale co robić w sytuacji, kiedy jest to taki objaw towarzyszący jakiejś zupełnie innej dolegliwości, na przykład przy problemach zmiarowania. Przy problemach z cukrzycą, z chorobami nerek, z chorobami wątrobą, albo po prostu na tle stresu. Bardzo często jako dodatkowy objaw problem z potencją może się pojawiać i wtedy jest taki sposób, który może być pomocny, bardzo prosty, o którym właśnie chcę Wam powiedzieć, bo cały mechanizm działania układu hormonalnego z jednej strony jest dość złożony, bo to pod podwzgórze kieruje naszą przysadką mózgową. To przysadka mózgowa daje sygnał do wątroby, a wątroba stymuluje jądra, a jądra produkują testosteron i tak dalej. I na każdym z tych etapów gdzieś tam jakieś zaburzenia mogą się pojawiać i poprzez to, że my będziemy stymulować pracę całego naszego organizmu dotleniać nasz organizm i przede wszystkim stymulować podwzgórze można uruchomić cały ten proces produkcji hormonów i usunąć taką dolegliwość przynajmniej w tych nieorganicznych jeżeli nie ma tych organicznych przyczyn jeżeli występują te problemy z potencją i teraz zobaczcie jak trzeba dotlenić to podwzgórze jak dotlenić tą przesadkę jak Stymulować organizm poprzez masowanie małżowiny. Uszny. Ogromna ilość punktów biologiczno aktywnych znajduje się na naszych uszach. Myślę, że z tym kiedyś spotkaliście się. Masowanie uszu wzdłuż środkowej krawędzi ucha korzystnie wpływa na kondycję całego organizmu i możecie tu zobaczyć na tym obrazku. Myślę, że będzie Wam widać różne narządy przypisane do, każdych, do każdego jakiegoś poszczególnego punktu na naszej malżowinie usznej. Także stymulując od dołu ku górze od góry na dół całą małżowinę my stymulujemy cały organizm wszędzie poprawiamy krążenie dodajemy organizmowi energię i taki problem jak problem z potencją może ustąpić i medycyna chińska zakłada że właśnie zewnętrzna część małżowiny usznej stanowi system zakończeń nerwowych które będą wpływać na całe nasze ciało i na pewno nieraz słyszeliście o tak Zabiegło o takich zabiegach jak akopresura, akopunktura, jak stawianie igiełek. My nie będziemy w domu stawiać igiełki, ale każdy może zrobić sobie masaż uszu, by stomalować pracę naszego mózgu, by usunąć napięcia nerwowe. Bardzo fajnie masowanie uszu usuwa też napięcia w okolicy szyi i w okolicy karku. Jest też znane przy omdleniu jako środek. Takiej szybkiej pomocy. Może kiedyś widzieliście, może nawet stosowaliście, kiedy komuś nagle się robi słabo, no to po prostu pociera się bardzo mocno, intensywnie uszy, żeby polepszyć krążenie, żeby można było powiedzieć, że człowiek tak wraca do życia. Ale też na pewno nie tajemnicą będzie dla Was, że może trochę mocniejszy ucisk na malrzewinę uszne wywołuje naturalne odczucie euforii. U wielu osób uszy są strefą erogenną, dlatego stymulacja uszu powoduje, że znika problem z potencją. I masować uszy trzeba 5 minut dziennie. Oba ucha jednocześnie poprawiając funkcje płciowe. Może nie wystarczy czasami jeden raz, tylko trzeba kilka dni to stosować. Natomiast pamiętajcie, 5 minut dziennie wystarczy, żeby też z tym nie przesadzić. I żeby nasze kochane panie, jeżeli będą chciały wspomóc swoich panów, jednak nie przesadziły z masażem uszu, żeby później uszy u naszych mężczyzn nie wyglądały jak u tej zabawki radzieckiej, która się nazywa ciborażka. To oczywiście żart, ale pamiętajcie, że metoda rzeczywiście działa. W medycynie naturalnej jest takich fajnych sposobów prostych dość dużo. Na przykład mogą być stosowane zioła. I nalewki. I my z Wami o nalewkach leczniczych też porozmawiamy w następnych nagraniach. I jeżeli chcecie, żeby i o tych nalewkach usłyszeć, i o jakichś innych przypisach, koniecznie zasubskrybujcie kanał, tylko zróbcie to w sposób odpowiedni. Bo ostatnio na YouTubie dość dużo się pozmieniało. Teraz już nie wystarczy po prostu kliknąć, subskrybuj i nawet nie wystarczy kliknąć w dzwoneczek. Tylko jak na dzwoneczek naciskamy, to nam się rozwija cała taka lista, i z tej listy trzeba wybrać. Wszystko, żeby każdy film, który jest na kanale, Wam się wyświetlał i sami mogliście decydować, który z nich Wam odpowiada, który chcecie oglądać, a jeżeli temat akurat nie jest dla Was, to poczekacie na następny. Natomiast wybór należy do Was, tylko kliknijcie na ten dzwoneczek. Wszystko. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj przekażcie filmik innym. Może komuś się przyda, nawet jeżeli ktoś nie zgłaszał, że taki problem ma, bo mało kto będzie o tym mówił, ale może wiele osób z tego skorzysta. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnych nagraniach.